radiu. Powolutku dojeżdżamy, zostało nam jeszcze 35 km. A dzieci praktycznie śpią całą drogę. Tu jest jeden. Tam jest drugi. Tak, dojechaliśmy, ale pogoda jest fajna. Co? Jest tam? Tu musimy czekać, zaraz przyjdzie pan, który nam da klucze. My jesteśmy Noa nad morzem, na wakacjach jest babcia Wiola z dziadkiem Wieśkiem. Dzień dobry, witamy wszystkich z Pustkowa w naszym pięknym apartamencie. Noa jeszcze śpi. Ty tu jesteś Noa, a ja jestem Noa, ty jeszcze śpi. A my tutaj przygotowujemy śniadanie. Tutaj gotują nam się jajka. Tak, w futerki będziemy robić kawę. Monika już pokroiła pomidory na tarasie. Spajki sobie tutaj leży. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A mamy fajnie. Musi pompować te łóżka, taką kanapę. Obrotne dziewczyny jesteśmy. Widelców? A my dla siebie? A jak tam dziewczynki i chłopczyki? Smakuje wam paróweczka nad Bałtykiem? Super. Smakuje, ja wiem, że smakuje. On ją wyciągnął z automatu. Babcia kopie spajkiem dziurę. Wykopuje zimny piasek. Jakie stary dziubu? Fajnie masz dziubu. Dziubu go nie zmienia, od 20 lat. To wy co tu państwo jeszcze o tej godzinie robią? Jest wpół do 12. Koszanka? Uuu. No to zjedz najpierw to co masz. Uuu. Jak? Dobra. Dobra? Jedną rzecz. No to co, nie szkodzi? A je. Szkodzi. I to je. Nie, nie szkodzi. Wszyscy? No. Koszanka? Tak, Nathan myje sobie ząbki. Byliśmy teraz jeszcze na plaży i teraz wszyscy już poszli spać. Myj zęby, myj. Dzień dobry. Pilnujesz posesji? Pilnujesz posesji? Dzień dobry, kumpel. Dzień dobry, kumpel. A dzisiaj jest pogoda. Idziemy znowu na plaży? Nie, bo to was porwie. Nathan, tylko nie za daleko. Co? Nathan? Tak, troszeczkę się dzisiaj rozpadało na plaży i musieliśmy uciekać do pokoi. I idziemy teraz do Moniki na kawkę. Ładnie. No? Nie, jeszcze kręci nogą. Nie, on śpi. Boże, on spadnie zaraz. Na mnie spadł. No. A to jest właściciel? Nie. Nie przyjechał tutaj. Się wydarzy, tak. Nie, o to nie są. Nie, wygadałem ze mną na koniec. Spajkiem mu się troszkę zmokło i widzę, że woli leżeć sobie na podwórku. Chyba teraz jest przyjemnie, co Spajki? Teraz ci jest przyjemnie, nie? Teraz się ochłodziłeś w końcu trochę, nie? I możesz sobie leżeć spokojnie, co? Tak, już się troszkę rozpogodziło, więc idziemy teraz wszyscy na wycieczkę do Pobierowa. Idziemy najpierw przekąsić sobie jakieś frytki, bo tam powiedziałem może z pół godzinki piechotką. Więc idziemy sobie najpierw jakieś frytki przekąsić, a potem idziemy na wycieczkę do Pobierowa, na spacerek. Gdzie pójdzie Monika, a Monika całą drogę marudzi, że jest jej ciepło. Idzie teraz coś powiedzieć. Co się stało? Tak mi jest ciepło, że już no ma i nie mogę wytrzymać. Co się dzieje? Kleje mi się wszystko. Kleje mi się. Ale ja mam też długie spodnie, ale żebym aż tak miała się zadać, to nie przesadzę. Ale ja mam gruby jeans, wiesz? Zobaczę mój jeans. Ale masz je luźne za to. Takie zimowe. Ale masz je luźne. Luźne to one były przez urlopę. Że odparzysz sobie, przyjdzie ci ten? No. Nie, raczej.
wie, gdzie dzieje, tu się dzieje, tu się dzieje. Bo to piękne te rzeczy. Tak, za każdym kroku automaty. To jest katastrofa z tymi automatami. Patrzcie, jaki ładny okaz drzewka. A my szukamy teraz golonka. Idziemy, idziemy. Chodź Noa, szybko! Jak chłopaki? Dobry szaszłyk? Golonko i piwo irlandzkie zielone. Tutaj do Pobiorowa. Tak. Kto tam poszedł znowu do tego słońca? Co? On tam poszedł znowu. Spajki. To te... To na przykład 10 godzin i do odbijasz do portu, tam zwiedzasz, wychodzisz, znowu no, wracasz. Fajny rejs, bo Szeszela. O kurde, my tu gadamy o tym. No jedna jest do nich, druga jest do ciebie. Którą chcecie? Tałatkę tą czy tą drugą? A tego chłopaczki? Tam i to mnie. Nie, jedna musi się wybrać. Kurde, mam pełną pamięć. Jak na coś, no. Hmm? Marek, masz klucz z domu? Marek. Teraz na żywo. Tych aparatów kierunek. Teraz jesteśmy na żywo. Zdrówko, zdrówko. Kto tak piszczy? Nie ma bardzo czysty. Zosia, Indianko ty nasza. Nie smuta się, Indianeczko Pocahontas. A się piękny wieczór jest naprawdę. Jest tak piękny wieczór. Dobra, dzieci. Uciekamy do domu, bo już jest bardzo, bardzo późno. Nie wiem. Ale to kota ewakuują na drzewie, po drzewie świecą. A co innego do góry weszło? Jakaś puma. Puma, proszę. A chodzi, będą gałąź uwinać. A będę zjadło całe drzewo. Nie, gałąź jest niebezpieczna, ona może spaść, wiesz? Komuś na głowę. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. I pogoda była bardzo, bardzo fajna przez cały tydzień. I wieczorem są bardzo tak ciepłe, że można iść w krótkim rękę. Naprawdę. Ale pani Azale jest duszą, powiedziała. Udało się pokazać. Ona kameruje was jeszcze fajnie. Aha. Ty jeszcze podziś chyba pomiędzy. Oj, ty podziś. Bo ty się jeszcze kwoli, że nie jadłem.